Cześć! Jeżeli jesteś trenerem personalnym, instruktorem fitness, instruktorem zajęć grupowych, bądź też dietetykiem, fizjoterapeutą, naturopatą, a może prowadzisz swój mały biznes, studio treningowe, bądź też mały sklep sprzedający suplementy, bądź też dający rady w dziedzinie wellness i fitness, to zapraszam Ciebie, pozostań ze mną przez jakieś 10 minut, a wyjaśnię Ci, jak zareklamować swój biznes za darmo. Nazywam się Edyta Bartajczuk-Wolak i jestem prezesem REPS Polska. REPS Polska jest to organizacja, która zrzesza trenerów, instruktorów, jak i placówki szkoleniowe, ich szkoleniowców, jak również trenerów medycznych, trenerów przygotowania motorycznego i trenerów z różnymi specjalizacjami w szeroko pojętej branży fitness i wellness. Co roku organizujemy wiele konferencji online, na których fitness professionals, jak i osoby z branży wellness i fitness mogą pokazać swoją działalność, mogą podzielić się swoimi specjalizacjami, mogą pokazać swoje umiejętności, które przyczyniły się do ich sukcesu. Jak wygląda konferencja? Konferencja to jest spotkanie całodniowe, które odbywa się przez program Zoom. Spotykamy się na żywo. Każdy z prelegentów ma 30 minut na wystąpienie. W tym wystąpieniu powinien przedstawić swój biznes, przedstawić nurtujący problem klientów, których ma, i pokazać rozwiązanie tego problemu. Osoby, które zechcą wystąpić na naszej konferencji, dostaną oddzielne wideo z instrukcją, jak powinno wyglądać takie wystąpienie, jak się do niego przygotować, czy powinno zawierać prezentację, czy też lepiej wystąpić bez prezentacji i różne takie detale, które są niezbędne, aby pokazać się profesjonalnie na naszej konferencji. Co zrobić, żeby wystąpić na naszej konferencji? Wystarczy wypełnić formularz, który znajdziecie pod tym wideo, czyli link do formularza znajduje się pod wideo lub przyjdzie do Was drogą mailową. Należy wypełnić ten formularz i po wypełnieniu formularza z każdą osobą skontaktuję się osobiście. Za chwilę podzielę z Wami stronę formularza i przekażę Wam, co jest niezbędne i co powinniście wypełnić w tym formularzu. Jest to formularz zgłoszeniowy dla prelegentów, którzy chcą wystąpić na konferencji. Przypominam, że wystąpienie na konferencji jest bezpłatne, nie ponosicie żadnych kosztów związanych z reklamą, marketingiem lub też z platformą Zoom, przez którą będzie nadawana konferencja. Wszystkie Wasze dane spływają tylko i wyłącznie do REPS Polska. Tu jest nasz e-mail adres repspolska@gmail.com i tylko my będziemy mogli odczytać Wasze dane. Co nam jest potrzebne, abyście mogli wystąpić na konferencji? Wasze imię i nazwisko, kontakt mailowy i kontakt telefoniczny jest tylko do wewnętrznego użytku. Nikt więcej nie będzie miał dostępu do Waszego maila ani do Waszego telefonu. Następnie należy się zorientować, który temat i który dzień najbardziej Wam odpowiada na wystąpienie publiczne. Pierwsze wystąpienie publiczne może się odbyć 21 października, to jest sobota. Każde wystąpienie trwa do 30 minut. Nie można przekroczyć tego czasu, dlatego że każdy prelegent ma na swoje wystąpienie tylko i wyłącznie 30 minut. Pół dnia w sobotę będzie przeznaczone na to, jak możemy optymistycznie podejść do życia. Czyli wszystkie rzeczy, które są związane z optymizmem, z dobrym nastawieniem, z osiągnięciem sukcesu poprzez optymizm, te tematy będą mile widziane w połowie dnia. Niekoniecznie rano, mogą być to wystąpienia popołudniowe, także 21 października składa się z dwóch rodzajów tematów. Jedne
żeby pokazać społeczeństwu, że optymizmem można zdziałać więcej. I druga część dnia to związki międzyludzkie, rodzina, znajomi, praca. Jak to można połączyć, aby odnieść sukces? Jak można korzystać z pomocy rodziny, znajomych, aby odnieść sukces? Także wszystkich zapraszamy, kto znajduje się w szerokiej gamie life coachów, psychoterapeutów, terapeutów, aby wystąpili w tym dniu i przekazali swoją wiedzę ogólnie. Do kogo jest kierowana konferencja? Głównie do trenerów, instruktorów, którzy są zarejestrowani w REPS Polska, a jest ich ponad 6 tysięcy. Do osób, które korzystają z platform online, które wspomagają osoby w ćwiczeniach, w dietetyce, w ruchu, także do tych osób również kierowana jest nasza konferencja. No i oczywiście do Waszych klientów. Także pomyślcie, czy macie fajny temat na 21 października i czy chcielibyście podzielić się swoją wiedzą w dziedzinie psychologii, w dziedzinie związków międzyludzkich, rodziny i optymistycznemu podejściu do życia. Kolejny dzień jest to niedziela. Niedziela jest tematem relaksu, zabawy, wypoczynku, rozrywki. Także jeżeli prowadzicie jakąkolwiek działalność, która może pomóc ludziom wypocząć, może pomóc im się zrelaksować albo spędzić miło czas, to to jest miejsce dla małych biznesów, które właśnie chcą się zareklamować. Również tutaj mogą wystąpić osoby z suplementami, które pomagają ludziom osiągnąć zdrowie na odpowiednim poziomie. Także zapraszamy wszystkich, którzy prowadzą małe biznesy, małe ośrodki wypoczynkowe, może małe kluby fitness, kluby butikowe, które by chciały pokazać swój biznes, pokazać, czym się wyróżniają na rynku, co mają lepszego od innych i tutaj zareklamować swój biznes. A także kontakt z samym sobą, czyli znowu wracamy do terapeutów, do life coachów, do osób, które pokażą osobom, jak odnaleźć tą ścieżkę do szczęścia. Także terapeuci, zapraszamy, małe biznesy, zapraszamy Was na niedzielę. 25 listopada, ponownie sobota, jest temat głębszy, bo dotyczy pieniędzy, finansów, zabezpieczeń oszczędności, inwestycji, ale również tematu smutnego, takie jak przepracowanie i wypalenie zawodowe. Także słuchajcie, zapraszamy tutaj osoby, które odniosły sukces, które wiedzą, jak zarobić pieniądze i które podzielą się tą wiedzą z innymi. Również osoby, które wspierają w inwestycjach, w zabezpieczeniach finansowych, zajmują się może ubezpieczeniami albo inwestowaniem w inne biznesy, niekoniecznie fitness i wellness. Tu jest naprawdę szeroki obszar dla małych biznesów, które mogą pomóc innym w uświadomieniu, jak łatwo można zarobić pieniądze, jak łatwo można się zabezpieczyć na przyszłość. Potrzebujemy tutaj ludzi z doświadczeniem, które mają wyniki i które mogą przedstawić te wyniki. To jest bardzo ważne, żeby inni mogli Wam zaufać. Natomiast druga część, przepracowanie i wypalenie zawodowe, prosimy tutaj naturopatów, osoby, które zajmują się takimi przypadkami, żeby się podzieliły, jak nie doprowadzić do przepracowania, jak nie doprowadzić do wypalenia zawodowego. Bardzo ważny temat, myślę, że w obecnych 3 latach bardzo dużo osób nie chce już robić tego, co robi, chcą zmienić zawód. A może jakieś małe sztuczki czy małe podpowiedzi pokażą im, że można dalej wykonywać tą pracę, którą wykonują, tylko inaczej i znowu czerpać z tego ogromną satysfakcję. Także zapraszamy Was bardzo serdecznie na sobotę 25 listopada.
Kolejna data to niedziela 26 listopada i tutaj szerokie pole do popisu mają wizażyści, mają osoby od makijażu, mają osoby od mowy ciała, life coachowie, osoby, które zajmują się komunikacją międzyludzką. Też zapraszamy oczywiście menadżerów klubów, a może pracowników klubu. Może wy pokażecie, że komunikacja nie jest wystarczająca pomiędzy kadrą zarządzającą a kadrą pracowniczą. Także tu jest znowu pole do popisu dla osób, które umieją innym przekazać, jak powinni wyglądać, jak powinni się zachowywać, jak powinni wykonywać pewne czynności, aby odnieść sukces. To są oczywiście tylko podpowiedzi. Każdy, kto będzie brał udział w tym dniu, może sam zdecydować, co chce zmieniać w swoim życiu, a co pozostawić, bo coś jest dobre. Słuchajcie, jeżeli zdecydujecie się na któryś z tych dni, możecie zdecydować się również na wszystkie cztery, bo macie tak szeroką wiedzę, że chcecie się podzielić swoją wiedzą podczas czterech dni. Zaznaczacie dzień, który Wam odpowiada, który temat Wam odpowiada. Następnie wybieracie godzinę. Jeżeli będzie tak wielu chętnych, że 16 godzin nie będzie wystarczające w tym dniu, to dołożymy również godziny wieczorne, także to jest sieć, wszystko jest otwarte, możemy zorganizować więcej godzin. Na razie ustalone jest, że zaczynamy o godzinie 9 i kończymy o 16:30, wystąpienia są pół godziny. I tutaj już przechodzimy do bardzo ważnej kwestii. Tytuł Twojego wystąpienia. Tytuł musi być krótki, zwięzły i łapiący klienta, który powie: tak, właśnie na to czekałem, właśnie czekam na odpowiedź na to moje pytanie. Także może być tytuł jako pytanie, może być tytuł jako wyzwanie do czegoś, albo jako stwierdzenie, że to jest ważny temat. Ale krótki. Postarajcie się zmieścić ze swoim tytułem w góra czterech, trzech, może pięciu wyrazach. Także tytuł bardzo ważny. Nie zapomnijcie o polskich czcionkach, o wykrzyknikach, o przecinku. Wszystko, co tutaj napiszecie, robione jest na podstawie kopiuj, wklej. Czyli to, co napiszecie, my kopiujemy i wklejamy na stronę konferencji. Następnie bardzo ważny jest opis Twojego wydarzenia. Po co mają przyjść ludzie i poświęcić Ci całe pół godziny? Jako że wszyscy członkowie REPSA mają wstęp za darmo, każdy z Was jako prelegent otrzyma 20 biletów darmowych, czyli będziecie mogli zaprosić swoich 20 klientów. To jest bardzo ważne, zobaczcie. Wysyłamy tą wiadomość do 6 tysięcy osób, które są zarejestrowane w REPS Polska, plus licząc około 80 prelegentów i każdy z Was wyśle do 20 osób powiadomienie, że jest takie wystąpienie, robi się z tego bardzo duża liczba osób, które przeczytają, o czym jest Wasze wystąpienie. Więc musi być tam zawarte, co rozwiąże, jaki problem rozwiąże Wasze wystąpienie. 5 zdań, nie za długie, postarajcie się zmieścić w 5 zdaniach. Tak samo jest opis Waszej osoby. Ludzie muszą wiedzieć, dlaczego przychodzą, żeby Was oglądać i nie piszcie o sobie zbyt dużo, też postarajcie się zmieścić w 5 zdaniach. Opis dobrze, żeby był w trzeciej osobie, czyli nie mówicie o sobie ja, tylko powiedzcie o sobie: ona, on jest profesjonalistą w danej dziedzinie. Także w trzeciej osobie opisy i co będzie zawierało Wasze wystąpienie. Bardzo ważne jest, abyście przysłali nam zdjęcie. Zdjęcie wysyłamy na adres reps
egzaminy@gmail.com. To jest również e-mail naszej organizacji, także nigdzie indziej nie będzie szło Wasze zdjęcie, tylko do naszej organizacji. I bardzo bym prosiła, żeby zdjęcie było od razu wysłane w czasie wypełniania formularzu lub też do 3 dni po wypełnieniu. To jest bardzo ważne, chcielibyśmy Was od razu ustawić na stronę, od razu się z Wami skontaktować. Słuchajcie, bardzo ważne jest, żebyście podali wszystkie linki, gdzie Was można znaleźć. Jeżeli nie jesteście zarejestrowani w REPS Polska, po prostu wpiszcie brak. Oczywiście osoby, które nie są zarejestrowane, również mogą pokazać swój biznes. Natomiast musicie wiedzieć, że do każdego członka REPS pójdzie informacja, że mogą uczestniczyć w konferencji za darmo. Czyli link do profilu na REPS, link do konta na Facebooku, jeżeli posiadacie, i oczywiście jest to konto, które przedstawia Was w dobrym świetle, bo jeżeli macie konto, gdzie pokazujecie zdjęcia z imprez, z różnych innych rzeczy, które nie są związane z Waszym wystąpieniem, to może nie jest to dobry pomysł, żeby umieszczać konto na Facebooku, więc tutaj nie wklejajcie po prostu tego linka, możecie wpisać brak. Czyli jeżeli macie konto na Facebooku, Instagramie, LinkedInie lub posiadacie inne social media lub posiadacie swoją stronę internetową, to tutaj to wszystko wklejcie, a my to przekopiujemy i to będzie na Waszym profilu. To jest strona konferencji, na której będziemy umieszczać wszystko. Ostateczny termin dołączenia zdjęcia i wypełnienia formularza jest to 10 października. Po 10 października może się okazać, że nie mamy już miejsca na Twoje wystąpienie, więc bardzo prosimy, im szybciej, tym lepiej. Będziesz miał wybór godziny, będziesz miał wybór dnia i będziesz miał wybór większej ilości tematów. Nie wpuszczamy osób, które będą miały identyczny temat jak Ty. Czyli będziesz pierwszy, na pewno wystąpisz ze swoim tematem. Jeżeli pojawi się ktokolwiek drugi, który będzie miał bardzo podobny temat do Ciebie, to ta druga osoba zostanie poproszona o zmianę tematyki. Twoja konferencja, więcej informacji, klikacie na informacje, tuż są wszystkie konferencje, które się już odbyły, a tu ostatnie 4 to konferencje, które będą. Bardziej opracowane tematy, bardziej, żeby Wam naświetlić, z czym możecie się spotkać na naszej konferencji. Jak wygląda strona? Każdy z Was będzie miał swój profil ze swoim zdjęciem i ze swoim opisem. Czyli, no kliknijmy, na przykład Kinga Matuszczak. Temat? O stresie. Krótki opis tematu, krótki opis o Kindze, jak i dokładnie podany dzień i godzina wystąpienia. Portale społecznościowe są tutaj. Jeżeli klikniemy na nie, automatycznie przenosi do Waszego social media. Także zapraszamy Was bardzo serdecznie. Podawajcie nam te szczegóły. Wystąpcie na konferencji. Mam nadzieję, że wyjaśniłam Wam dokładnie, na czym będzie polegała konferencja, więc teraz decyzja zależy od Was. Jesteś trenerem? Bądź bardziej widoczny w swoim środowisku. Jesteś instruktorem fitness? Pokaż, jakie zajęcia prowadzisz, w czym się specjalizujesz. Jesteś dietetykiem? Masz swoje własne małe studio lub też robisz diety online? Pokaż się przed przynajmniej 8 tysiącami ludzi. Co jeszcze? Może jesteś fizjoterapeutą? Może pokażesz coś, co osoby mogą wykonywać same w domu, a jeżeli sobie nie radzą, to mogą przyjść do Ciebie po poradę. Może być to porada online, może być to porada stacjonarna. I masz mały biznes. To jest najlepsza rzecz, którą możesz zrobić dla swojego biznesu, aby pokazać się szerszej publiczności. Może masz teraz mało klientów, ale wystarczy, że
pokażesz, czym się zajmujesz, pokażesz, jak ważne jest to dla ludzi i będziesz miał nowych klientów. Bardzo serdecznie zapraszam. Wypełnijcie formularz. Jeżeli chcecie, żebym do Was zadzwoniła, to w tym formularzu wystarczy napisać na dole, że bardzo prosisz o kontakt telefoniczny, bo potrzebujesz jeszcze więcej informacji i ja bardzo chętnie do Ciebie zadzwonię. Jeżeli masz już wszystkie informacje, to wypełnij formularz, a ja się tylko skontaktuję z potwierdzeniem, że tak, przyjmujemy Cię do naszego grona prelegentów i możesz wystąpić na naszej konferencji. Przypominam, wystąpienie półgodzinne, zupełnie bezpłatne, nie musisz inwestować ani grosza. Wystarczy, że masz interesujący temat i chcesz się nim podzielić przez 30 minut. Wszystkie zgłoszenia nadsyłamy do 10 października. Po 10 października nie wiem, czy będą jeszcze miejsca, więc kto pierwszy, ten lepszy. I ostatnia rzecz, nie martw się. Drugie wideo przyjdzie do osób, które zapiszą się na konferencję i zostaną zakwalifikowane. Wyślę Wam, jak się przygotować do takiej konferencji, jak ustawić światło, jak się ubrać, co zawrzeć w swojej prezentacji. A może nie chcecie zrobić prezentacji? Pokażę Wam dwie opcje, czy warto występować z prezentacją, czy też lepiej bez prezentacji. Również pokażę Wam, jak nakłonić osoby, żeby po tej konferencji chciały Cię odwiedzić lub zobaczyć Twoją stronę internetową lub zadzwonić do Ciebie. Także dziękuję wszystkim, zapraszam do wypełnienia formularza, formularz poniżej pod tym wideo lub w mailu. Trzymajcie się, miłego dnia.